Znajdujemy się przed stawem Tomsi. Tak to miejsce funkcjonuje obecnie. Natomiast na pocztówce, którą trzymam ze sobą, a która została wykonana przed I wojną światową, to miejsce nazywano stawem Szymczyka. Szymczyk był właścicielem pod koniec XIX wieku niewielkiego folwarku w najbliższej okolicy i nad tym stawem wybudował drewniany dom, w którym mieszkała jego rodzina. Ten dom później nabyła rodzina Tomsiów i przez długi czas go użytkowała. Pod koniec lat 70. zostali wywłaszczeni z tego miejsca, dom rozburzono i to miejsce wygląda właśnie teraz dokładnie prawie tak samo jak przed laty, z tym, że brak tego urokliwego domu, który schowany był między starymi drzewami. Należy jeszcze dodać, że niedaleko tego miejsca, przy starym cmentarzu, kończył się podziemny wybieg sztolni Pileckiej, a kilkaset metrów dalej na północ kończyła się sztolnia Ponikowska. I miejsce to w wiekach XV, XVI, XVII było terenem intensywnych działań górniczych. Powyżej stawu, przed którym się znajdujemy, około 150 metrów powyżej, znajdował się inny staw, który łączył się strumykiem ze stawem Szymczyka, a nadmiar wody z tego stawu odpływał innym strumyczkiem do rzeki Baby. Ten układ zbiorników wodnych i konfiguracja terenu były idealnym miejscem do wybudowania płuczki górniczej. Płuczka to była instalacja albo urządzenie, w której za pomocą płynącej wody oddzielano rudę od kamienia. W latach 60. przeprowadzono badania tego terenu i okazało się, że znajdują się tu jeszcze pozostałości płuczki, która była czynna mniej więcej do początku XIX wieku. Obecnie na wskutek zabudowy miejskiej te ślady zostały całkowicie zniszczone. Nigdzie nie można już ich zauważyć. Natomiast jedynym śladem tej złotego okresu działalności górniczej czy górnictwa w Olkuszu jest ten staw za moimi plecami. Budynek, przed którym stoję, wybudował na początku XX wieku Julian Wojaczek i od początku był przeznaczony na wynajem i pełnił różne funkcje związane z oświatą. Na początku miała tu siedzibę prywatna szkoła dla dziewcząt Kazimiery Płoszańskiej, a w 1913 roku uruchomiono tu państwowe rosyjskie męskie gimnazjum. Było to bardzo ważne i znaczące wydarzenie dla miasta i podnosiła jego prestiż. Mam przed sobą pocztówkę wydaną tuż przed I wojną światową przez Romana Zakrzewskiego, która przedstawia widok tego gimnazjum. Przed budynkiem stoi grupa uczniów i nauczycieli. Drugie zdjęcie przedstawia widok od podwórza. Uczniowie zgromadzeni tu przed tym budynkiem są umundurowani, bo w carskiej Rosji nie tylko wojsko i policja, ale wszyscy urzędnicy państwowi, a także uczniowie i studenci na co dzień chodzili w mundurach. Niestety po roku działalności szkoła zaprzestała działalności, bo wybuchła I wojna światowa. Podczas I wojny światowej, w pierwszych jej miesiącach, w budynku tym mieszczono szpital polowy, który obsługiwali zakonnicy, czy obsługiwał zakon szpitala Kościoła Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli krzyżacy. W ten sposób właśnie krzyżacy zawitali do Olkusza. Po około pół roku szpital został przeniesiony bliżej linii frontu, a w roku 1917 w budynku tym miało swoją siedzibę Gimnazjum Żeńskie, które prowadziła Polska Macierz Szkolna. W latach 30. to gimnazjum przeprowadziło się do nowej siedziby na Czarnej Górze, natomiast w budynku były zajęcia gimnazjum męskiego, które swoją główną siedzibę miało kilkadziesiąt metrów dalej. Zostało ono utworzone w 1916 roku staraniem Antoniego Mickiewicza i Komitetu Ratunkowego Powiatu Olkuskiego oraz władz miasta. W czasie II wojny światowej budynek znajdował się na terenie getta i znajdowało się tu ambulatorium i przychodnia dla ludności żydowskiej. A po wywiezieniu, wymordowaniu Żydów, do tego budynku przeniesiono fabrykę walizek Niemca Wilkensa i działała ona tu do końca okupacji. Po wojnie w tym budynku mieścił się internat szkoły ekonomicznej, a od lat 90. budynek zakupił Zakład Doskonalenia Zawodowego, gdzie prowadzi swoje kursy, a także dwie szkoły, w tym liceum ogólnokształcące, tak zwane mundurowe.
historia zatoczyła koło. Uczniowie tej szkoły również chodzą w mundurach. Bardzo częstym tematem pocztówek były po prostu panoramy miasta. Takie pocztówki tytułowano widok ogólny. Najstarsza taka panorama Olkusza to pocztówka wydana w 1908 roku, na której nie ma charakterystycznej bryły dzwonnicy przy olkuskiej bazylice świętego Andrzeja. Takie pocztówki olkuskie przedstawiające panoramę miasta najczęściej wykonywano ze wzgórz nad wsią Czarna Góra, która znajdowała się po drugiej stronie torów kolejowych. Na tych pocztówkach widzimy zabudowę miasta, które wtedy było naprawdę niewielkie. Tak naprawdę zabudowa rozciągała się wzdłuż traktu drogi prowadzącej do Krakowa, czyli ówczesnej ulicy Krakowskiej, dzisiejszej ulicy Króla Kazimierza Wielkiego i na przedmieściu Sławkowskim. Na pocztówkach możemy zobaczyć linię kolejową, stację telegrafu i linię telegraficzną, która przebiegała wzdłuż torów, a także koryto rzeki Baby. Część zabudowy miasta to budynki murowane, co możemy zobaczyć na fotografiach i pocztówkach, ale było też bardzo wiele domów drewnianych. Wtedy, przed 100 laty, Olkusz nie był zbyt wielkim miastem, miał około 6 tysięcy mieszkańców. W całym prawie świecie, oprócz Grecji, każdy mógł sobie wykonać pocztówkę swoją własną, indywidualnie. Najczęściej do pocztówek jako pocztówki używano fotografii rodzinnych, okolicznościowych lub innych wykonanych przez siebie albo przez zawodowych fotografów. Ta pocztówka, którą trzymam w ręce, została wysłana w czerwcu 1945 roku przez Antoniego Wiatrowskiego. Antoni Wiatrowski był znanym przedwojennym olkuskim nauczycielem mechanika, działaczem Towarzystwa Krajoznawczego. Oprócz tego był harcerzem i wydawcą przewodnika turystycznego po ziemi olkuskiej. W 1945 roku wrócił do Olkusza i rozpoczął nauczanie w swojej starej szkole. Mieszkał w tym miejscu, w domu, który znajduje się za moimi plecami i należał wtedy do rodziny Gorczyców. To miejsce to skwer, popularnie nazywany, miejsce nazywane jest skwerem, a czasem jeszcze przed wojną nazywane było Rynkiem Czarnogórskim. Wtedy w tym miejscu na środku znajdował się duży basen przeciwpożarowy, wybudowany w czasie wojny przez Niemców. Wypełniony był najczęściej wtedy jeszcze wodą. Za basenem można zauważyć grupę ludzi. To rodzina Gorczyców, której Antoni Wiatrowski zrobił zdjęcie i wysłał do swojej rodziny w Hrubieszowie. Nazwa zamku Rapsztyn pochodzi od niemieckiego słowa Rabenstein, czyli krucza skała. Najstarsza część zamku, czyli zamek górny na szczycie skały, powstała u schyłku XIII wieku. Potem zamek był siedzibą starostwa królewskiego. Kolejnymi starostami byli przedstawiciele rodu melsztyńskich. Po śmierci Spytka z Melsztyna zamek przeszedł w ręce tęczyńskich. W XVI wieku starostami rapsztyńskimi byli bonerowie. Na przełomie XVI i XVII wieku dwaj kolejni starostowie rapsztyńscy, czyli Mikołaj Wolski i Zygmunt Gonzaga Myszkowski, wybudowali nieobronny pałac u stóp zamku górnego. Czas potopu szwedzkiego zamek został spalony przez Szwedów i wkrótce opuszczony. Starostowie zamieszkali w dworze starościńskim u podnóża zamku. Najstarszy wizerunek zamku, jaki znamy, to akwarela Zygmunta Fogla, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, która została wykonana w 1787 roku i przedstawia zamek od strony północnej z widocznym węzłem bramnym, bramą wjazdową, ale także resztkami zamku górnego i wysokiej kamiennej wieży. Najstarsze fotografie zamku Rapsztyn, jakie znamy, pochodzą z połowy XIX wieku. Jednym z fotografów, który uwiecznił wtedy zamek Rapsztyn, był Trybucy Choćko. Zamek Rapsztyn w XIX wieku często pojawiał się na licznych rysunkach, litografiach publikowanych w czasopismach czy specjalnych albumach. Wtedy w XIX wieku ludzi interesowały takie właśnie romantyczne ruiny. Wkrótce później wizerunek zamku Rapsztyn zaczął się pojawiać także na kartach pocztowych. Rapsztyński zamek był i jest atrakcją turystyczną znanym w całej Polsce. Dlatego pocztówki z widokami zamku Rapsztyńskiego wydawali wydawcy nie tylko z Olkusza czy z pobliskiego Ojcowa, ale również z Kielc, Warszawy czy nawet Mławy. Przedstawiały one najczęściej widok zamku od strony południowo-wschodniej,
Chociaż zdarzały się takie perełki, jak na przykład pocztówka sprzed I wojny światowej wykonana przez Ignacego Męcika z Zawiercia lub pocztówki wydana w czasie okupacji hitlerowskiej przez firmę Kangisler z Łodzi, które pokazują zamek w zupełnie innych, niespotykanych dotąd ujęciach. Na jednej z pocztówek wydanej w okresie międzywojennym przez Julię Żelazowską jest właściciel tego zamku ówczesny, pan Andrzej Manterys, razem ze swoją mamą, uwieczniony na tle ruin. Najstarsza znana opublikowana pocztówka rapsztyńska pochodzi ze zbioru prywatnego kolekcjonera z Warszawy i wykonana jest w technice litografii i przedstawia zamek Rapsztyn z widoczną wieżą, która została zburzona najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku. Wśród wielu pocztówek wydanych przed I wojną światową jest również pocztówka, która pisownie zamku Rapsztyn proponuje w wersji przez literę P. Została ona wydana przez Sekułę z Ojcowa, prawdopodobnie wydrukowana za granicą, stąd ten błąd. Jeśli kogoś zainteresował temat olkuskich pocztówek, serdecznie zapraszam do lektury artykułu Olkusz na starej pocztówce, jaki ukazał się w 11 numerze czasopisma Ilkusiana, wydawanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. Zachęcam też do lektury książeczki o takim samym tytule i zachęcam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Olkuskie historie, realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu. Na zakończenie chciałem zaprosić na całoroczny cykl wycieczek, jakie odbywają się pod hasłem Olkuskie spacery historyczne.